z Ewangelii według świętego Marka. Był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Oto Jezus pośrodku stworzenia. Zwierzęta to samo ciało bez duszy, aniołowie zaś to sama dusza bez ciała. A Jezus pośrodku, jako człowiek, który jednoczy w sobie to wszystko, duszę i ciało, jest wzorem całego stworzenia, ośrodkiem, centrum tego całego piękna. Bo przecież każdy z nas, każdy z ludzi, to idealne połączenie ciała i duszy, i każdy z nas przez to stał się człowiekiem, że to połączenie nastąpiło. Jezus zaś jest wzorem tego człowieczeństwa. Jest takim odnośnikiem, do którego możemy nieustannie powracać, by to swoje człowieczeństwo uczynić pełnym. Do zobaczenia jutro.